Czyli chciałbym, by dowiedzieć się prawdy o swojej powieści, przekonany, że ją wymyśliłem. O życiu człowieka i dlaczego zginął. 2 lata to dużo, by ślęczyć nad powieścią. Zaczęli traktować mnie jak czubka. Teraz zastanawiałem się, czy nie mają racji. By skończyć scenariusz, Charlie szukał odpowiednich słów. Czy wierzysz w zmowy? Są jak psy. Wszędzie ich pełno. I pewnego dnia wpadasz na nie. Kim ona jest? Nie wiem. Puścisz mnie wreszcie? Uspokój się. Ona się nigdzie nie wybiera. Interesuje mnie morderstwo. Powód. Sposób. Tego wymagam. Za to ci płacę. Chcesz mi coś powiedzieć? Tak. On nie chce, byś wężył w jego brudnych interesach. Ufasz mi? Tak. Ufam. Może nie powinieneś. Musieliśmy przeprowadzić operację. Wycięliśmy panu prawą nerkę. Chcę mieszkać w porządnym hotelu, gdzie jest dużo ludzi i sprawny telefon. Inny czy nie, sprawiedliwość jest tu pojęciem nieznanym. Będę musiał sobie poradzić. Nie możesz pisać o czymś, o czym nie masz pojęcia. To musi być coś niesamowitego. Musisz to urealnić. Czy kiedykolwiek kogoś zamordowałeś? Jak ci idzie powieść? Miguel Ferrer, Leilani Sorrell, Harry Firestein. W filmie Krwawe Żniwo. Nieprawdopodobny scenariusz, jeżeli dożyje jego końca. Dystrybucja Best Film.